Ksiądz Paweł Ptasznik, rektor Kościoła Świętego Stanisława i biskupa Męczennika w Rzymie. W którym miejscu dokładnie znajduje się to miejsce, w którym obecnie trwa konferencja? Co to za miejsce? Co to historia tego miejsca? Kościół Świętego Stanisława jest najstarszą polską placówką poza granicami kraju. W samym centrum Rzymu od 1578 roku służy jako miejsce spotkań i miejsce kultu Polakom przebywającym w Rzymie. Tym, którzy tu mieszkają i tym, którzy przyjeżdżają jako pielgrzymi. Kardynał Wojtyła, papież Jan Paweł II, to miejsce odwiedzał bardzo często. Kardynał Wojtyła jako arcybiskup krakowski był statutowym protektorem tego miejsca i czuł się tutaj jak w domu. Wtedy nie było możliwości, żeby mógł tutaj zamieszkać, ale zawsze, kiedy był w Rzymie, starał się odwiedzić kościół świętego Stanisława i dom. I tutaj wygłosił wiele przemówień, które dzisiaj również podczas tej sesji mogłem przywołać, bo dotyczyły one wielu tematów związanych z życiem Kościoła, ale nie tylko, również z tematami takimi jak prawa człowieka. No właśnie, prawa człowieka, nauczanie Kościoła katolickiego, Jan Paweł II. Ogromna przestrzeń, która się nawzajem uzupełnia. Jan Paweł II zawsze nosił w sercu kwestię godności człowieka, a prawa człowieka są z tą godnością związane i właściwie z nią wypływają i jej służą. I dlatego Ojciec Święty podejmował takie tematy jak wolność, wolność osobista, wolność wyznania, czy kwestia głodu, czy kwestia pracy. Te tematy, które wciąż pojawiają się jako żywe w rzeczywistości poszczególnych ludzi, ale także całych narodów. Młode pokolenie nie ma świadomości o tym, że papież tak naprawdę wolności człowieka mówił w tym momencie, kiedy i Polska, i kilka krajów Europy Wschodniej o tą wolność walczyło, o niej marzyło i śniło. Oczywiście Ojciec Święty, przebywając tutaj jako arcybiskup, potem kardynał od lat, końca lat 50., wciąż nawiązywał do tej rzeczywistości, którą żył na co dzień w naszym kraju. I dostrzegał tę wielką potrzebę modlitwy o wolność, a równocześnie starania się o to, żeby wszyscy mieszkańcy naszego kraju, wszyscy obywatele mogli cieszyć się wolnością wyznania przede wszystkim, wolnością osobistą, żeby mogli mieć prawo do pracy godziwie wynagradzanej, do zakładania rodzin, które byłyby szczęśliwe i żyły w pokoju. I starał się również te tematy prezentować nie tylko w środowisku polskim, ale również w środowisku ogólnokościelnym podczas posiedzeń Soboru, czy później posiedzeń różnych kongregacji, czy synodu biskupów. Bardzo dużo papieży, na Janie Pawle II, ale również o religii katolickiej, mówi to zdanie, które również i ksiądz podczas swojego wystąpienia powiedział. Jedna z wolności, o której mówił również Jan Paweł II, kardynał Wojtyła, to wolność wyznania, wolność sumienia. Zdziwiłby się człowiek, przecież tak naprawdę chyba o tej religii każdy zabiegał własnych wyznawców. A tu się okazuje, że Jan Paweł II miał zupełnie inne przemyślenia. Ojciec Święty jeszcze jako ksiądz czy biskup widział potrzebę głoszenia Ewangelii i ewangelizacji, ale równocześnie dostrzegał to, że każdy człowiek, który narodził się w jakiejś tradycji religijnej, ma prawo do wyznawania swojej własnej religii. My możemy przedstawić mu propozycję Chrystusa, ale nie możemy wymagać, żeby te religie i tylko te wyłącznie przyjmował. Czym jest to miejsce dzisiaj? Czy to miejsce może odwiedzić każdy Polak odwiedzający Włochy? Oczywiście. Dzisiaj Kościół jest prawie zawsze otwarty i każdy, kto chce pomodlić się w języku polskim, czy poprosić o kartę wstępu na audiencję papieską, czy po prostu zapytać o drogę, to może przyjść i znaleźć tutaj oparcie i duchowe, i materialne. Staramy się być otwarci dla wszystkich, którzy tutaj przybywają. Zresztą takie było założenie papieża Grzegorza XIII, który ten dom nam podarował i Kościół, żeby to miejsce służyło Polakom i wszystkim pielgrzymom, którzy z Polski i z innych krajów świata przybywają. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Mariusz Maksymiuk, Radio Wiper, Biała Podlaska. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Dzień dobry, Michał Zasada, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Spotykamy się w Rzymie. To dla całej uczelni, dla pana rektora, dla pana pracowników naukowych ważne wydarzenie? Rzeczywiście bardzo ważne wydarzenie. Jesteśmy na konferencji poświęconej prawom człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, a konferencja jest organizowana przy okazji 20-lecia przyjęcia przez Jana Pawła II tytułu doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Odbyło się to w 2012 roku na Watykanie. Do papieża przyjechał senat, delegacja uczelni i mieliśmy przyjemność rzeczywiście bezpośrednio papieżowi wręczyć ten no, najważniejszy akademicki tytuł honorowy, co dla nas też jest bardzo ważną rzeczą, dlatego że osoba, która otrzymuje doktorat honoris causa, nie ma obowiązku go przyjąć, więc to decyzja papieża, żeby przyjąć ten tytuł, jest też dla nas dużym wyróżnieniem i dużym zaszczytem. Dość silną ekipą przyjechaliście. Rzeczywiście jest nas tutaj kilkanaście osób ze SGGW, ale cieszy mnie też to, że poza naszą uczelnią mamy reprezentację wielu innych polskich uczelni. Mamy osoby z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mamy przedstawicieli Uniwersytetu Roma Tre, z którym rozszerzamy współpracę nawiązaną tutaj przez naszych pracowników no, kilkanaście lat temu. Więc naprawdę bardzo owocne spotkanie, pozwalające na budowanie współpracy pomiędzy uczelniami krajowymi, ale też między uczelniami polskimi a uczelniami włoskimi. 21 wiek, wydawałoby się, że wiek cywilizacji, nauki, wykształcenia. A prawa człowieka jednak cały czas na pierwszym topie rozmów. Rzeczywiście w uzasadnieniu przyznania papieżowi doktoratu honoris causa spośród wielu rzeczy, które dotyczyły bezpośrednio działania naszej uczelni, czyli obszaru rolnictwa, obszarów wiejskich, społeczeństw lokalnych, również te sprawy bardziej ogólne były poruszane, więc między innymi prawa człowieka, które niestety w dalszym ciągu są czymś, o czym dyskutujemy w kontekście negatywnym, ponieważ są one wciąż łamane. I z jednej strony są łamane w sposób bardzo brutalny, bardzo taki no, spektakularny, bym powiedział, co widzimy za naszą wschodnią granicą i w innych wojnach. Ja bym to nazwał cofaniem się w rozwoju ludzkości. No może tak też być rzeczywiście, bo wydawałoby się, że człowiek rozumny, istota rozumna, homo sapiens, jednak przez tysiąclecia niczego się nie uczy. Tak? W dalszym ciągu przemoc, wyzysk człowieka przez człowieka, wojny, brak wspólnoty jest czymś, co absolutnie nam jako ludzkości towarzyszy, co jest dla mnie trochę pesymistyczne, ale z drugiej strony mówię, optymistyczne jest to, że w dalszym ciągu wśród świata nauki, wśród również działaczy lokalnych, ponieważ jest z nami również delegacja, są również delegacje samorządów ze wschodu Polski, może tak powiem, nie rozszerzając powiat bialski, więc przede wszystkim, tak? Jest to dla nas bardzo ważne, bo dla nas, dla społeczności, szczególnie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, obszary wiejskie, obszary niezurbanizowane są tym priorytetowym miejscem, w którym próbujemy lokować nasze aktywności. Jakie są cele? Z czego pan rektor byłby zadowolony? Jaka ma być konkluzja tego całego spotkania, tego wyjazdu? Powiem tak, te konkluzje są i pozytywne, i negatywne. To znaczy to, że 20 lat po przyjęciu przez papieża tytułu doktora honoris causa SGGW, jego nie tyle nauczanie, bo to, że nauczanie jest dalej aktualne i ważne, to wszystko dobrze, to znaczy, że jest ono uniwersalne i ponadczasowe, ale to, że apele papieża Polaka o przestrzeganie praw człowieka, o budowanie wspólnoty w dalszym ciągu pozostają niezrealizowane. To jest dla nas z jednej strony bardzo pesymistyczny wniosek, ale z drugiej strony wniosek taki, że my jako przedstawiciele uczelni, bardzo różnych uczelni, takich tych klasycznych uniwersytetów, czy uniwersytetów przyrodniczych, czy uniwersytetów przymiotnikowych, czy samorząd, czy społeczeństwo, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby wykorzystywać nasze możliwości, nasze talenty, naszą pracę do tego, żeby no, próbować jednak ten świat trochę poprawić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.